Radom Music Drive to turniej muzyczny organizowany rokrocznie przez Resursy Obywatelską. Prezentują się w nim młode zespoły tworzące głównie rock, metal i punk. W tegorocznej edycji udział wzięło 19 zespołów, które wystąpiły w 4 koncertach eliminacyjnych. Eliminację wygrywał zespół, który otrzymał największą liczbę głosów oddawanych przez publiczność. W wielkim finale turnieju, który odbył się pod koniec listopada, zobaczyliśmy jednak nie 4, a 6 zespołów. Organizatorzy zdecydowali o zakwalifikowaniu 2 dodatkowych formacji, prezentujących wysoki poziom muzyczny. Usłyszeliśmy grupy Bambolum, Rosa, Willo, Wavestorm, Dekalipson i ADHD ze Świdnika. Młode wilki dały ze sceny muzycznego kopniaka. A dzięki temu, że kilkusetosobowy tłum publiczności wie, co to ostra jazda bez trzymanki, przed sceną było równie gorąco. Podczas koncertów Radom Music Drive furorę wśród publiczności robi ściana śmierci. Co prawda nie zanotowaliśmy w Resursie jeszcze żadnego zgonu, ale wystarczy spojrzeć, żeby zrozumieć nazwę tego fenomenu. Finał miał kilku bohaterów. Jednym z nich był na pewno Boguś Stępień, 12-latek, który jest perkusistą w zespole Willo. Najwyższy poziom muzyczny prezentował chyba zespół ADHD ze Świdnika. Z gustami się nie dyskutuje. Chyba tylko tym możemy wytłumaczyć werdykt jury. Zasiedli w nim członkowie legendarnego zespołu punkowego KSU. Do legendy przejdzie też ich werdykt. Niestety będzie to historia o złych czarnoksiężnikach, bo decyzją było zaskoczonych nie tylko kilkaset osób na sali, ale nawet członkowie zespołu Bambolum, którym przypadło Grand Prix Radom Music Drive 2010 i tym samym Nagroda Prezydenta Miasta Radomia. Nagroda publiczności ufundowana przez Stowarzyszenie Kocham Radom powędrowała zaś do zespołu Rosa. Radom Music Drive to ważna inicjatywa, która pozwala młodym zespołom zaistnieć na scenie i zdobyć doświadczenie estradowe. Koncerty w Resursie cieszą się też wielkim zainteresowaniem publiczności, która zawsze dobrze się tu bawi. O ile werdykt jury jest dyskusyjny, o tyle trudno podważać klasę muzyczną KSU. Legenda punk rocka z Bieszczad, z wiecznie młodym Siczką na czele, pokazała młodym zespołom, do czego warto dążyć na scenie. Trudzie, zniecam żor i szybko ktoś go studzi. Zdrada w garażu, rurami płynie prąciem w korytarzu. Na ziemi umarł krok, awaria urazu.
Resursa Obywatelska oraz Diecezjalna Komisja do Spraw Muzyki i Śpiewu Kościelnego serdecznie zapraszają na finał 9. Międzydiecezjalnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek Staropolskie Kolędowanie. Koncerty odbędą się 28 i 29 grudnia w sali widowiskowej Resursy. Gwiazdą tegorocznej gali będzie zespół Trybunie Tutki. Szczegóły na naszej stronie internetowej www.resursa.radom.pl. Zapraszamy!